O nasz dobry Ojcze, chcemy Ci bardzo podziękować za ten dobry wieczór, który nam dałeś. Ja moje myśli, moje serce chcę uniżyć przed Tobą i tak się poddać pod autorytet Twojego Słowa. Naczerpać dzisiaj tej wody, która ma moc i ma ten potencjał, aby odświeżyć moją duszę. Panie, niech dzisiaj tryska woda życia z tych słów, niech nas dzisiaj odświeża, wzmacnia, przydaje wiary, pociesza, podnosi, nie sprawia, aby nasze oczy spoglądały na te przyszłe dni i na Twoje obietnice, które wypowiedziałeś nad Kościołem. Panie, spraw, abyśmy dzisiaj ulegli Twojemu Słowu. Na tyle byli posłuszni, aby ulec temu, co Ty chcesz nam dzisiaj powiedzieć. Niech się imię Twoje w tym miejscu uwielbi i tylko Twoje. Imię Jezusa. Bądź wywyższony. Amen. W jednej chwili, w okamgnieniu na dźwięk trąby ostatecznej, taki opis czytamy w jednym z fragmentów Bożego Słowa, w którym to czytamy, iż są to okoliczności jednego z najbardziej spektakularnych wydarzeń w dziejach ludzkości. Innymi słowy, zabrania Kościoła z tej ziemi, pochwycenia. Kochani, temat, którym chciałbym dzisiaj posłużyć, jest to temat, którym żyję już jakiś czas, jest to temat, który rozważam, kompletuję sobie też te rozważania i chciałbym dzisiaj właśnie w tym temacie usłużyć. Chociaż wokół pochwycenia i zabrania Kościoła z tej ziemi różnych jest wiele wątpliwości i są sprawy dyskusyjne, to ja chciałbym dzisiaj skupić się na samej istocie. Czym jest to pochwycenie i co temu będzie towarzyszyć? Co się będzie działo w tym momencie? A jakby sednem tego dzisiejszego zwiastowania jest raz jeszcze nam wszystkim przypomnieć i pobudzić nasze serca w tych trudnych czasach, w których żyjemy, ku temu, abyśmy jeszcze raz rozkochali się w tym, co jest przed nami. Apostoł Paweł mówi nawet używa takiego terminu o tych, którzy umiłowali przyjście Pańskie. To jest niesamowite. To jest niesamowite w ogóle, jak Kościół żył tym tematem, a my chcemy dzisiaj choć troszkę o tym powiedzieć. Niewątpliwie temat rozbudza wyobraźnię. Wiemy to, kochani, powstało już wiele, wiele różnych pozycji książkowych, one ciągle się mnożą, coraz to inaczej kolejni bibliści, kolejni kaznodzieje próbują to w jakiś sposób usystematyzować, udokumentować w postaci różnych pozycji książkowych. Powstały nawet filmy w tym temacie. Nie wiem, czy pamiętacie, już to jest stara seria, bodajże gdzieś około 12 tomów, jeśli dobrze pamiętam. Kiedyś to przeczytałem nawet zatytułowane Left Behind, czyli pozostawieni. Choć oczywiście chcę powiedzieć, jakby daję to jako przykład, że są różnego rodzaju próby oddania tego, o czym dzisiaj chcemy powiedzieć, to jednak muszę powiedzieć, że z całą powagą wobec wszystkich i oczywiście z szacunkiem wobec wszystkich pozycji książkowych, wobec wszystkich powieści w tej tematyce, żadna nie jest zgodna z prawdą. Może być bliska prawdy. Ale żadna nie jest zgodna w jakim sensie? W takim sensie, że jeszcze nie wiemy, jak to będzie, prawda? W tym sensie. Że przecież mamy tylko cząstkowe poznanie, więc żadna w 100% nie oddaje tego, co będzie miało miejsce. Cząstkowe jest nasze poznanie i dlatego jest wiele wątpliwości, i dlatego jest wiele różnych dylematów, i dlatego jest wiele różnych niejasności w tym temacie, ponieważ Na ten temat cząstkowo patrzymy i ja, kochani, z całą powagą i z szacunkiem również wobec tego tematu, choć mam swoje przekonania, również pozostawiam pewien margines ku temu, aby wzmacniać się czy korygować moje przekonanie. Kochani,
Obrazy, które najczęściej kojarzą się z tematem pochwycenia czy zabrania, to te, które przedstawiają wielką rzeszę ludzi, którzy znikają w jednej chwili, w jednym momencie. Do takiego czegoś przyzwyczailiśmy się, wyobrażając sobie ten dzień, do takiego czegoś przyzwyczailiśmy się, czytając książki w tych tematach, czy oglądając chociażby filmy, które powstały na bazie właśnie tej idei. Kochani, a więc obrazy te przedstawiają znikających nagle ludzi, pozostawiających za sobą już tylko pył, albo ubrania, albo smartfon, co może przerazić niektórych młodych ludzi, szczególnie, którzy gdy usłyszą, że smartfon zostanie, a oni pójdą, to nigdy nie będą chcieli pochwycenia. Oczywiście sobie żartuję, niemniej jednak jest to poważny problem, może to wymaga oczywiście osobnego tematu, ale jest to i dzisiaj poważny temat, bo pamiętajmy, że kiedy mówimy o pochwyceniu czy o zabraniu Kościoła z tej ziemi, to Pan Jezus każe nam przypominać sobie żonę Lota, czyż nie? Wspomnijcie sobie żonę Lota, a co z tą kobietą było nie tak, jeśli to, iż chociaż nie miała tych wszystkich rzeczy, o których my dzisiaj możemy mówić, mówiąc o XXI wieku, to z pewnością była człowiekiem, który jest niesamowicie przywiązany do tego świata. To owo spojrzenie w tył jest tym niesamowitym obrazem i chociaż brakuje w tym wydarzeniu jakichś wielkich słów, to spojrzenie w tył jakże oddaje serce, które jest związane z tym ziemskim życiem, z tym miejscem, które już zaczęło płonąć z powodu Bożego gniewu. Wspomnijcie sobie żonę Lota, mówi Pan Jezus, zachęcając, a raczej nakazując nam czujność i gotowość na dzień spotkania z Nim. Kochani, nie możemy jednak budować przekonania i uzbrajać się w nasze przekonania na podstawie książek czy jakichś powieści. Byłby to błąd. Musimy jak najbardziej budować nasze przekonanie na podstawie Bożego Słowa i okazuje się, że ono pozostawia nam pewne ślady, które pomagają nam w jakiś sposób zrozumieć ten temat. Kochani, nie odkryję nic nowego, jeśli powiem, że Kościół Nowego Testamentu żył perspektywą rychłego spotkania z Panem. To wynika bezpośrednio z tekstu. Apostoł Paweł mówi w jednym z tekstów, do którego dojdziemy, mówi tak: a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, tak się wypowiada apostoł Paweł, wyznając jakby wiarę, że być może to będzie miało miejsce za jego życia, więc mówi my, którzy pozostaniemy. To odkrywa pewne serce i przekonania tych, którzy żyli właśnie w pierwszych wiekach. Chociaż Pan Jezus wielokrotnie dawał do zrozumienia, że czasy ostateczne i wydarzenia, które będą miały miejsce u kresu wieków, będą jakby troszkę odsunięte w czasie, to jednak Kościół żył tą nadzieją. Podsycał. Do takiego stopnia, że niektórzy myśleli, że już to nastąpiło. A więc różne były, kochani, tymi, którzy myśleli, byli uczniowie w Tesalonice. Wierzący w Tesalonice. Niemniej jednak, kochani, Kościół Nowego Testamentu żył perspektywą rychłego spotkania z tym, którego widziano, jak odchodzi do Ojca, i uważam, że my również powinniśmy tym żyć. To w tych takich ciężkich czasach naprawdę powinno być naszą nadzieją i naszą wiarą i oczekiwaniem. Pewnie jeszcze wybrzmiewało w nich słowo, które słyszeli niektórzy na własne uszy, a chciałbym odnieść was do tego słowa. Otwórzmy sobie Jana 14, 2-4. Kochani, ja będę chciał tak bardzo generalnie na ten temat jakby mówić. Nie czuję się na siłach, aby mówić w tym temacie bardzo, bardzo szczegółowo, ponieważ jest to temat bardzo, bardzo wymagający, ale to, co Biblia mówi, to ja chcę również dzisiaj
podnieść, jako rzeczy, na których autentycznie możemy budować nasze przekonania. Wsłuchajmy się w to, co Pan Jezus powiedział w 14 rozdziale Ewangelii Jana od 1 do 4. Nie ulegajcie trwodze. O, jakże to pasuje do naszych czasów, kochani. Nie ulegajmy trwodze, nie bójmy się. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. I teraz to, co na zawsze zapisało się w sercach uczniów i później jakby przekształciło się w tą już gorącą wiarę i oczekiwanie rychłego powrotu Pana Jezusa i spotkania z Nim. Pan Jezus powiedział, w domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce, a gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Drogę znacie. Kochani, pomimo tego, że wiele jest, tak jak już wspomniałem, i ja już wiele naprawdę też różnych rzeczy na ten temat czytałem, to wiele różnych jest dyskusji wokół tego tematu, to są pewne takie kwestie wokół czasów ostatecznych, wokół przyjścia Pana, wokół pochwycenia, które zdaje się, że wszyscy mamy te same przekonanie wobec tych tematów. Pierwszy z nich to taki, że Pan Jezus przyjdzie znowu. To nie ulega wątpliwości. Czytamy w Bożym Słowie, że w pewnym momencie, wiemy nawet w którym, objawienie o tym wyraźnie mówi, że na samym końcu 7-letniego ucisku Pan Jezus przyjdzie w chwale razem ze swoimi wiernymi, aby dokonać sądu, aby zapanować na 1000 lat. O tym mówi objawienie Jana. A więc jest to pierwsza rzecz, która jest wspólna dla wszystkich, choć wiele jest różnych przekonań w tym temacie. A więc Pan Jezus przyjdzie wkrótce znowu, przyjdzie znowu, jest to drugie przyjście Pana Jezusa w chwale. Jak mówi Juda w swoim liście, oto przychodzi ten z miriadami swoich wiernych w wielkiej chwale, w majestacie. A więc to wszystko, ten temat na pewno jest zgodny. Drugi temat. Wiemy, że będzie miało miejsce coś takiego jak 1000-letnie królestwo, gdzie Pan Jezus zapanuje wraz ze swoim ludem. Pan Jezus wiele razy o tym mówił, nawet w takich formie przypowieści, w formie pewnego opowiadania, mówiąc, że postawi nad miastami, że pewne dary powyznacza, pewne role powyznacza. To wszystko mówi nam o niezwykłym porządku, harmonii i pokoju, sprawiedliwości zapanowania Pana Jezusa Chrystusa, kiedy ten stąpi razem ze swoimi wiernymi i zasiądzie na tronie na 1000 lat. To też jest kwestią zgodną, zgadzamy się w tym, ponieważ Biblia o tym wyraźnie mówi. Jest też trzeci element. Wiemy, że ten, który przyjdzie z miriadami swoich świętych, w końcu w chwale, najpierw musi Kościół zabrać do siebie. A więc tak uważamy, iż nastanie w którymś momencie, nie wiemy do końca w którym, albo nie jesteśmy pewni, w tym temacie są rozbieżności, ale wiemy, że to będzie miało miejsce. Że Pan Jezus w pewnym momencie, i zaraz będziemy biec do tych fragmentów, zabierze swój Kościół do siebie. W okamgnieniu, tak jak przeczytałem, w jednej chwili, na głos trąby, nagle zostanie Kościół zabrany. I te tematy są jakby tutaj, tu jesteśmy w pełnej zgodzie, czyli myślę, że praktycznie, no, poza różnymi innymi takimi, można powiedzieć, ekstremalnymi teoriami, że to już miało miejsce, to chyba większość zdecydowana zgadza się, że te rzeczy będą i są zapisane w Bożym Słowie. A więc Pan Jezus, kochani, zapowiada nam, obiecuje nam, że przyjdzie po swój Kościół i zabierze ich, czy nas, Kościół swój, do siebie. Po co? Po to, aby był już tam, gdzie jest On.
Kochani, prawdy te podtrzymywane i pielęgnowane były przez Kościół Nowego Testamentu, czy poprzez pierwszy Kościół, poprzez apostołów, którzy później ubierali to w swoje słowa i pozostawili naukę na temat pochwycenia, czy na temat zabrania Kościoła właśnie w swoich listach, czy w listach Nowego Testamentu. I jednym z takich fragmentów jest bardzo znany tekst, który odnajdujemy w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w 15 rozdziale. I w zasadzie na nim chcę skupić dzisiaj uwagę, zadając sobie dzisiaj wspólnie z wami pytanie, co to jest to pochwycenie i co będzie temu towarzyszyć? Moim zadaniem nie jest dzisiaj gdzieś tam może odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania w tym temacie, ale właściwie skupić się na tym fragmencie, który mówi o przemianie, o pewnej transformacji, której muszą doświadczyć ludzie właśnie w tym momencie. I moim pytaniem jest, dlaczego tak się musi stać i czemu to ma służyć właśnie w tym momencie. Kochani, czytamy od 40, myślę, kochani, że przeczytamy od 44 wiersza, choć powinniśmy może większy, szerszy tekst przeczytać, ale spróbujmy od tego momentu. Sieje się ciało materialne, wzbudzane jest ciało duchowe, bo jeśli jest ciało materialne, jest również duchowe. Jak też napisano, pierwszy człowiek, Adam, powstał, by być żywą duszą, ostatni Adam powstał, by być ożywiającym duchem. Przy czym nieduchowe jest pierwsze, lecz materialne, potem natomiast duchowe. Pierwszy człowiek wyszedł z prochu ziemi, drugi człowiek z nieba. Jaki jest ziemski człowiek, tacy też ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski, tacy też niebiescy. Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nośmy obraz niebieskiego. To natomiast podkreślam, bracia, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego, ani zniszczalność odziedziczyć niezniszczalności. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, w domyśle nie wszyscy umrzemy, odejdziemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. Wszyscy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej, trąba zabrzmi, umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyoblec niezniszczalność. I to, co śmiertelne, przyoblec to, co nieśmiertelne, nieśmiertelność. A gdy już to, co zniszczalne, przyoblecze niezniszczalność i to, co śmiertelne, nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo zapowiedzi. Zwycięstwo wchłonęło śmierć. Gdzie jest o śmierci twój triumf? Gdzie jest o śmierci twe żądło? Żądłem śmierci jest oczywiście grzech, mocą zaś grzechu prawo. Bogu jednak dzięki, On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia moi ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Kochani, cały ten tekst jest bardzo, bardzo, można powiedzieć, głęboki. Apostoł Paweł używa tu pewnych słów, które są kluczem do zrozumienia, myślę, tego, o czym dzisiaj mówimy. Pojawia się takie słowo jak pierwszy człowiek, ziemski człowiek. Wiemy, o tym czytaliśmy, iż tym pierwszym człowiekiem był Adam. Pierwszy człowiek to człowiek, jak zresztą apostoł Paweł tłumaczy, to człowiek materialny, ziemski, śmiertelny, fizyczny. Powstaje i rodzi się na ziemi. To jest ten śmiertelny człowiek. Człowiek, który pochodzi z ziemi, z tego świata. Tutaj jest poczęty i tutaj się rodzi i tu zamienia się w proch. To jesteśmy my, ziemscy ludzie, potomkowie Adama. Tak się rodzimy i tak odchodzimy z tej ziemi, ziemscy.
Ale apostoł Paweł mówi, iż jest ktoś taki jak drugi Adam, drugi człowiek, który nie pochodzi z tego świata. Jeszcze przypominam sobie słowa i mam nadzieję, że pamiętamy, co Jan Chrzciciel mówił, mówiąc, że o niebie może mówić ten, kto był w niebie i kto z nieba pochodzi, mówiąc wtedy o Jezusie Chrystusie. A więc mowa jest o Panu Jezusie, który nie jest tym Adamem, czy nie jest potomkiem Adama, ale przychodzi z nieba, przychodzi z góry, jest tym niebiańskim człowiekiem, niebieskim człowiekiem. Pochodzący z nieba, doskonały, nieśmiertelny, nieskazitelny. Ten, który jest niezniszczalny, nieśmiertelny. Czytamy w tekście, który apostoł Paweł zawiera przed tematem pochwycenia, zabrania i przemienienia ludzi. Czytamy w tym tekście słów, które mają na celu zbudować pewne przekonanie, aby wprowadzić nas w temat pochwycenia i zabrania Kościoła. Apostoł Paweł najpierw tłumaczy, dlaczego tak się musi stać, mówiąc, że ciało i krew nie odziedziczą, czy nie wejdą do Królestwa Bożego. A więc nie jest to rzeczą możliwą, aby ktokolwiek cielesny, a więc ubrany w ciało i krew, a więc w takiej postaci, w jakiej my jesteśmy teraz, abyśmy mogli wstąpić do nieba i tam funkcjonować. I pozwolę sobie tutaj na chwilę się zatrzymać i odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlaczego tak jest? Kochani, wydaje mi się raczej, ponieważ o tym czytamy, iż jestem pewien, złego słowa używam, jestem pewien, że niebo jest zupełnie inną rzeczywistością niż ziemia. Kochani, my jak tutaj jesteśmy przystosowani nie przez ewolucję, ale przez tą wielką mądrość Bożą zostaliśmy do tego, aby funkcjonować na ziemi. Aby mieszkać na ziemi, aby prosperować, aby nam się dobrze żyło, abyśmy mogli żyć i długo żyć na ziemi. Zostaliśmy przygotowani do tego, ubrani w odpowiednie ciało, w odpowiednie narządy, w odpowiednie zmysły, które pozwalają nam komunikować się z rzeczywistością. Dlatego mamy wzrok, dlatego mamy słuch, dlatego mamy powonienie, dlatego mamy smak, ponieważ to wszystko pozwala nam na tej ziemi funkcjonować. Mamy ręce, mamy siłę, mamy mięśnie. To wszystko sprawił nam Bóg, abyśmy mogli żyć tu na ziemi. Ale chcę wam powiedzieć, kochani, na podstawie tego fragmentu, że to wszystko w ogóle nie jest potrzebne w rzeczywistości, do której zmierzamy. Tam istnieją inne prawa, inna rzeczywistość, inny wymiar. Dlatego apostoł Paweł mówi wyraźnie, abyśmy mieli właściwe przekonanie i aby nikt nigdy nie myślał, że właśnie tacy jak jesteśmy możemy wejść do Królestwa Bożego i stanąć przed obliczem Boga. Nie, nie możemy, dlatego że ciało i krew nie odziedziczą Królestwa Bożego, nie wejdą do Królestwa Bożego. Innymi słowy, ty i ja, tacy jacy jesteśmy, tam nie wejdziemy. Musi się coś wydarzyć, co nas przygotuje, co nas wyposaży do funkcjonowania w tej rzeczywistości, do której zmierzamy. Kochani, my umieramy, nasze ciało niszczeje, a przecież zmierzamy do doskonałości, do rzeczywistości, której prawem jest nieśmiertelność, jest wieczność, jest ponadczasowość w tym sensie, że jest to poza czasem. Jest to rzeczywistość Boża, gdzie jest świętość, gdzie jest doskonałość, gdzie jest czystość, gdzie jest światło. To jest zupełnie inna rzeczywistość niż ta, w której się znajdujemy. Gdybyśmy tak postanowili i próbowali sobie wyobrazić, iż ludzie mogą wejść do nieba czy do rzeczywistości, do której zmierzamy w takim stanie, jakim jesteśmy, to pomyślmy sobie, spróbujmy sobie wyobrazić, czym stałoby się niebo, gdyby po prostu ludzie tak tam wstępowali, jak są na ziemi. Coś musi się zmienić. I to na pewno, i to bardzo, bardzo radykalny sposób. Nasze ciało jest przygotowane, aby funkcjonować w rzeczywistości ziemskiej.
Ale tak jak powiedziałem, jeżeli mamy znaleźć się w obcej rzeczywistości, czyli w rzeczywistości, w której mieszka Pan Bóg i stanąć przed Jego obliczem, to musimy się, albo musimy doznać przemiany. To tak jakby człowiek zechciał, i wiele razy przecież to czyni, wielu śmiałków do dzisiaj sięgają orbit okołoziemskich i próbują wydostać się z Ziemi do zupełnie innego środowiska, które zupełnie nie jest przystosowane do tego, żeby człowiek mógł tam swobodnie funkcjonować. Zobaczmy, ile trzeba zachodu, ile trzeba wysiłku, aby człowiek choćby na chwilę mógł znaleźć się na orbicie. Jak wiele, wiele wysiłku, pieniędzy, myśli, mądrości ku temu, aby wyciągnąć na orbitę człowieka i aby ten mógł funkcjonować tam. A kiedy nagle zachce mu się pospacerować troszkę wokół Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to dopiero musi się wyposażyć w pewien kostium, w pewien taki, wiecie, no, ten cały kombinezon, który pozwala mu przeżyć w tej dzikiej i bardzo niesprzyjającej atmosferze i środowisku, czyli w próżni. To jest troszkę podobne do tego, o czym dzisiaj mówimy. Tak jak nurek, który chce zejść do środowiska, do którego nie jest przystosowany i nie jest jakby przeznaczony do tego, aby mieszkać pod wodą, musi uzbroić się w pewne wyposażenie, które pozwala mu tam pobyć troszkę. W tlen, w jakiś kostium i tak dalej. Kiedy mówimy o niebiańskiej rzeczywistości i o spotkaniu naszym z Panem, to my również musimy doznać transformacji, przemiany. Musimy uzyskać nową formę, tak będę się tego słowa dzisiaj trzymał, nową formę, aby stanąć przed Bogiem i móc tam trwać przy Panu. Nasze ciała muszą zostać przemienione, odmienione, coś musi się zmienić. Musimy być przeobleczeni w nową formę, czyli, a Biblia to nazywa tak zwanym przemienieniem, o tym apostoł Paweł mówi. Kiedy ciało śmiertelne przybiera nowy kształt, nowe ciało, już nie podobne do Adamowego, ale podobne do Chrystusowego, do Pańskiego ciała, do tego, który jest tym człowiekiem z nieba. Zostaniemy przemienieni, tak czytamy, apostoł Paweł wyraźnie o tym mówi. I znowu zwróćmy uwagę na to, nie wszyscy zaśniemy, mówi apostoł Paweł, jakby mówiąc o czasach, w których żyje. Tak silna była wiara tego człowieka, iż to, o czym pisał i mówił, wydawało się być na wyciągnięcie ręki tuż za zakrętem, a więc jeszcze za jego życia. Mówi, nie wszyscy zaśniemy, mówi do kościoła w Koryncie. Nie wszyscy bracia zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. Jest to absolutny warunek, aby móc stanąć przed Panem. Przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu na dźwięk trąby ostatecznej. O kim mówi apostoł Paweł, mówiąc, iż wszyscy zostaniemy przemienieni? Kto zostanie przemieniony i co oznacza, że Kościół zostanie zabrany, jeśli miałbym to ubrać w inne słowa? Czy to oznacza, że wszyscy na obliczu całej ziemi, bez względu na to, w co wierzą, czym żyją i jak żyją, zostaną przemienieni zgodnie z tym słowem, o którym apostoł Paweł tutaj pisze i zgodnie z tym, co tutaj wyznaje? Czy to dotyczy wszystkich ludzi? No na to pytanie będziemy chcieli sobie zaraz odpowiedzieć. Ale kochani, wydaje mi się, że apostoł Paweł czyni pewną różnicę. Przede wszystkim pisze do Koryntian i mówi bracia, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. Będzie to moim staraniem udowodnić nam dzisiaj, myślę, że nie muszę się starać jakoś tak mocno, aby przekonać nas, iż tej przemiany, o której apostoł Paweł mówi, doświadczy człowiek, który już w życiu się w jakiś sposób przemienił wcześniej. W jaki sposób? Został zrodzony na nowo, ma nowe życie, a wyznaniem jego wiary jest Pan Jezus, jego śmierć, jego zmartwychwstanie.
Bo obietnicą, o której tutaj czytamy, a więc przemienienie i bycie już z Panem na zawsze, to jest przecież obietnica dana Kościołowi. Nie wszystkim ludziom. Nie tym, którzy odrzucają Go. Oni z Nim nie będą. Kiedyś się stanie tak, czy będzie miało miejsce takie wydarzenie, które raz na zawsze oddzieli tych, którzy z Panem się nie pojednali. Oni już będą w miejscu kaźni, w miejscu cierpienia, utrapienia, w piekle czy w jeziorze ognistym. A więc kiedy mówimy o porwaniu Kościoła, o zabraniu Kościoła i o przemienieniu, nie mówimy też o jakiejś instytucji. Pan Jezus nie przyjdzie i nie porwie budynków do siebie, aby postawić w niebie kościoły. Wcale o tym nie mówimy, kochani. Adresatem tego, co apostoł Paweł pisze i o czym mówi, są ludzie, którzy zaufali Jezusowi, którzy się z Nim pojednali i którzy zostali przemienieni już tu na ziemi. W tym sensie, że ich stare kamienne serce zostało wyrwane, a nowe serce powstało mięsiste, które zaczęło inaczej funkcjonować. Kochani, Nowy Testament to nie jest jednak pierwsze i nie jest jedyne miejsce, które mówi o tym, że Pan Bóg zabierze swój lud do siebie któregoś dnia. Jest też i taki fragment, który bardzo sobie cenię w Starym Testamencie, który oczywiście w swoim można powiedzieć, wydźwięku już stanowi pewien cień rzeczy przyszłych, bo on mówi o tym bardzo generalnie. Dopiero apostoł Paweł, apostołowie już szczegółowo o tym mówią. Ale chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Księgę Izajasza, 26 rozdział. Jakże piękny jest to fragment. Nie wiem, w jaki sposób apostoł Paweł doszedł do tak głębokich myśli i do tak precyzyjnych wniosków na temat zabrania Kościoła, na temat pochwycenia Kościoła, ale śmiem tutaj twierdzić, że z pewnością czerpał i znał fragment, który teraz przeczytamy wspólnie razem. Czytamy w 26 rozdziale, 19 wierszu, aż do końca tego rozdziału takie oto słowa. Twoi umarli ożyją. Twoi umarli ożyją. Ciała moich zmarłych powstaną. Popatrzmy, Izajasz tak dawno pisał o rzeczach, które mają mieć miejsce dopiero daleko w przyszłości. Mówi o zmartwychwstaniu, mówi o porwaniu, mówi o powstaniu umarłych, żeby być bardzo już precyzyjnym. Zbudźcie się, zaśpiewajcie radośnie spoczywający w prochu. Innymi słowy, dochodzi do obudzenia zmarłych. Oni powstają, oni ożywają. Tak, rosą światła jest Twoja rosa i ziemia wyda cienie zmarłych. I przeczytajmy 20 werset. Jakże koreluje, koresponduje on z tym, co Pan Jezus powiedział odchodząc z tej ziemi. Posłuchajmy. Pójdź mój ludu, wejdź do swych pokojów. O, jakie piękne słowo. Pan Jezus powiedział, że właśnie idzie tam do Ojca, aby przygotować te pokoje, to miejsce, te mieszkania. I jest ich wiele. A oto Izajasz już w tym swoim proroczym widzeniu rzeczy przyszłych, i wydaje mi się, mam takie przekonanie, właśnie tych, o których dzisiaj mówimy, jakby odczytując Boże zamiary, mówi w imieniu Boga, wzywając lud, pójdź mój ludu. Jakby Bóg zabiera ten lud do swoich pokojów. Wejdź do swych pokojów. To jest ten czas, w którym Kościół, lud Boży ma wejść do swych pokojów, które Pan Jezus przygotował. Zamknij za sobą drzwi. Niech się zamkną drzwi za sobą i ukryj się na małą chwilkę, aż przeminie gniew. To jest fragment, który wskazuje na to, iż to zabranie Kościoła jest swego rodzaju ratunkiem, jest swego rodzaju schowaniem, ukryciem tego Kościoła przed gniewem, przed czymś, co ma nadejść. Dlaczego? Bo to Pan wychodzi ze swego miejsca. A więc po raz pierwszy Pan wychodzi, staje ze swojego tronu i będzie czynił coś na obliczu ziemi, co będzie, jak mówi Pan Jezus, czasem
jakiego jeszcze nie było. Wychodzi ze swego miejsca, by dochodzić win mieszkańców ziemi. Wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie skrywać swych pomordowanych. A więc Stary Testament już nasyca czytelników nas tą myślą, że Pan Bóg kiedyś wezwie swój lud do siebie. I że jest to obietnica. Jest to moment w planie Bożym, który na pewno się wydarzy. Jak, kiedy dokładnie nie wiemy, ale wiemy, że będzie. Że Bóg wezwie. Apostoł Paweł mówi już później szczegółowo, że będzie temu towarzyszyć głos trąby, rozkaz Boży, w mgnieniu oka, a więc raptownie, szybko, nagle coś się wydarzy. Kochani, kiedy otwieramy jeszcze jeden fragment, jest to list apostoła Pawła do Tesaloniczan, z kolei też bardzo piękny fragment, który mówi o pochwyceniu, o zabraniu przez Pana swojego Kościoła. Czytamy dokładnie te same wnioski albo ten sam wydźwięk. To jest 4 rozdział 1 listu apostoła Pawła do Tesaloniczan 14-18. Albo może od 13. Przeczytajmy. Nie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Oczywiście pamiętajmy, że apostoł Paweł chce pocieszyć Tesaloniczan z powodu bliskich, wierzących, którzy zasnęli, umarli, odeszli z tego świata. I być może pojawiały się różne teorie, różne wyobrażenia, co też z nimi się dzieje, czy oni mają się dobrze, co z nimi będzie, czy oni są w gorszej pozycji niż my, którzy żyjemy. Co z nimi, co z moją mamą, co z moim tatą, co z moimi dziećmi, niektórzy mogli w ten sposób cierpieć. I apostoł Paweł próbuje zaszczepić w tych sercach pewną piękną i radosną rzecz, której później używa i mówi, że tymi słowy dodawajcie sobie otuchy. Innymi słowy, mówi tak, nie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei, jak ludzie nie mający nadziei. Otóż jak wierzymy, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał? Teraz zobaczmy. Pochwycenie, czyją jest obietnicą albo dla kogo jest obietnicą? Kto jest adresatem obietnicy, iż Pan Bóg zabierze w pewnym momencie swój Kościół? Ci, którzy najpierw uwierzyli, że Jezus umarł i zmartwychwstał. To jest obietnica dla tych. Apostoł Paweł mówi, jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał? Tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. To wam podajemy jako słowo pańskie. I znowu nie jest to coś. Uwielbiam te momenty, kiedy używane jest to stwierdzenie słowo Pana. Tak mówi Pan, albo to jest słowo. No nie jest tak, że apostoł Paweł powiedział do Tesaloniczan, słuchajcie bracia i siostry, mam takie poczucie. Wydaje mi się. Albo odczuwam coś. Nie, apostoł Paweł mówi słowo pańskie. I wyraża się w ten sposób. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan stąpi z nieba z wyraźnym rozkazem, przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, a więc oni będą pierwsi. Jest to Boża sprawiedliwość. Oni najpierw powstaną. Najpierw w księdze Izajasza Bóg wzywał umarłych, aby powstali, aby ziemia wydała cienie zmarłych, aby powstał lud, który zasnął. Niech zaśpiewa najpierw ten lud, który zasnął wcześniej. A czytamy później, że potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi, a więc jakby dołączeni do nich, staniemy przed Panem, czy zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I kochani, tak już zawsze z Nim pozostaniemy. I to nasze spotkanie nie będzie miało końca. To jest ten moment, kiedy jak się już z Panem spotkamy, tak zawsze już z Nim będziemy.
różne role, różne zadania i różne rzeczy, myślę, że niesamowicie fascynujące nas czekają w czasie tysiącletniego królestwa. Ale już nigdy, już przenigdy i na wieki nie będziemy odłączeni od Chrystusa. On będzie już zawsze z nami, a my z Nim, jak mówi apostoł Paweł. Mówi dalej, tymi słowy dodawajcie sobie otuchy. Zadajmy sobie więc pytanie, czy o czasie pochwycenia, czy zabrania Kościoła również mówił sam Pan Jezus. I tak mówił, bo kiedy otwieramy Ewangelię Łukasza, 17 rozdział, 32 wiersz, od 32 wiersza, to jest ten fragment, o którym wspominałem na samym początku, czytamy, pamiętajcie, co stało się z żoną Lota. Każdy, kto będzie próbował uchronić swoją duszę, straci ją, a kto ją straci, zachowa ją przy życiu. Mówię wam, tej nocy dwaj będą na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony. Dwie mleć będą obok siebie, jedna zostanie zabrana, druga pozostawiona. Dwaj będą na roli, jeden zostanie zabrany, drugi pozostawiony. Wtedy go zapytali, gdzie panie? A on im odpowiedział, tam gdzie padlina zbiorą się również sępy. I kochani, naprawdę nie wiemy dokładnie, w którym to jest momencie i tak jak powiedziałem, moją rolą jest tylko znowu, na nowo napełnić nasze serca tą ideą, że Pan zabierze kiedyś swój Kościół. W którym momencie nie wiemy, ale zabierze. Dodatkowo wiemy, że Pan Jezus każe nam być czujnym w każdej chwili. A więc wyznawać tę wiarę i tę postawę naszych serc, aby być czujnym w każdej chwili, tak jakby to się mogło stać już. A więc o tym wiemy. Czego jeszcze uczymy się z tego fragmentu? Niektórzy tego nie zauważają, ale ten fragment mówi o tym, że ziemia jest okrągła. Nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek, albo zwróciliście na to uwagę. Bo kiedy Pan Jezus zabierze w jednej chwili wszystkich ludzi, albo tych, których oczywiście zabierze, to okaże się, że w jednym momencie i tym samym niektórzy będą na łożu, a niektórzy będą na roli pracować. Niektórzy będą spać, a więc będzie noc, a niektórzy będą na roli pracować w południe. No, nie jest to sposób na to, żeby udowadniać kulistość ziemi. Absolutnie nie jest to sposób, bo są tacy, którzy na podstawie Biblii temu przeczą. Niemniej jednak ja zachęcam do tego, aby poobserwować sobie gwiździste niebo nocą. W ten sposób człowiek się jest w stanie przekonać. Kochani, ale ten fragment uczy nas czegoś jeszcze. Iż będzie miało miejsce, czy to wydarzenie nie wszystkich dotyczy jednakowo. Pan Jezus mówi, jedni będą wzięci, inni nie. Kto? Nie wiemy. Ale wiemy, że mamy być gotowi, czujni i jesteśmy o tym przekonani i pewni, że będzie miało miejsce swego rodzaju rozróżnienie. Jestem przekonany, że to rozróżnienie polega na tym, na czym polega już rozróżnienie tu na ziemi, pomiędzy Kościołem, który kocha Pana Jezusa, wobec ludzi, którzy w ogóle nie chcą z nim mieć nic wspólnego. A więc ci, którzy go odrzucają, którzy się nie nawrócili, nie opamiętali, których wyznaniem wiary nie jest śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, nie mają na co liczyć w tym dniu. Ale Pan Jezus obiecuje. Obiecuje, bo to jest obietnica. Iż zresztą powiedział to uczniom, ja idę przygotować wam mieszkania. Wam. Jak pójdę, tak przyjdę po was. Znowu. Kochani, żona Lota uczy nas czegoś bardzo wyjątkowego. Choć jest bardzo negatywną postacią i chcę na to zwrócić uwagę, że jest to kobieta, człowiek, jest to człowiek, żywa istota, która ma uczucia, miała pewne ambicje, chciało jej się żyć tu na ziemi. Ja często, żeby troszkę pobudzić nas, i pobudzić słuchaczy i troszkę rozluźnić atmosferę, mówię tak, że żona Lota najwyraźniej właśnie teraz kupiła sobie nową zastawę, chciała zaprosić koleżanki, żeby pochwalić się swoim ogródkiem, a tu trzeba wychodzić z Sodomy, a tu ktoś ją zmusza, żeby wyjść.
w ten sposób jakby daje do zrozumienia, iż coś musiało być w sercu tej kobiety, coś, co trzymało ją w tym miejscu, w Sodomie, tak, iż przywiązała się do ziemi i za nic w świecie nie chciała stamtąd wychodzić. Wyszła, bo, no bo została przymuszona w jakiś sposób. Ale kiedy trzeba było serce swoje skłonić i zwrócić w inną stronę, to ten człowiek odwracał się do tyłu. I tu przypomina mi się to, co mówi Pan Jezus, co mówił Pan Jezus. Ten, kto odwraca się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Ten, kto sięga do tego, co stare, ten, kto jakby ciągle zawraca do starych rzeczy, ciągnie go do starych rzeczy, zamiast patrzeć je w przód na Jezusa Chrystusa i oczekiwać spotkania z Nim. Ten, kto swoje serce ulokował w tym, co stare, i nie pozwala na to, aby to serce się ukierunkowało na Pana Jezusa i w Jego stronę już biło. Ten się nie nadaje do Królestwa Bożego. Ten, kto żyje starym życiem, nieprzemienionym, nie pozwolił na to, aby jego życie się przemieniło, doznawało przemiany. Nie nadaje się do Królestwa Bożego, mówi Pan Jezus. Tak jak żona Lota, bezimienna, nie znamy jej imienia, odwróciła się wstecz i w ten sposób nie znalazła swojego miejsca ucieczki, którą było to malutkie miasteczko Soar, które jest też wielkim symbolem tego, o czym dzisiaj mówimy, bo przecież historia zarówno Lota, jak i historia Noego są wielką, wielką zapowiedzią tego, co Pan Bóg chce uczynić, a więc zabrać swój Kościół, zanim nastąpi wielki sąd i gniew. Tak jak w przypadku Noego, jak i w przypadku Lota. Ale żona Lota, związana ziemskim życiem, nie chciała skorzystać z tego pięknego, pięknego ratunku, który Bóg zgotował tej rodzinie. Kochani, tak przedstawia się bardzo generalnie idea, czy myśl, czy przesłanie, biblijne przesłanie, które mówi o pochwyceniu, o zabraniu Kościoła. Dlaczego o tym dzisiaj mówię? Ponieważ Kościół pierwszych wieków był bardzo smagany przez różne rzeczy. Przez prześladowania. Przez lata 60. to były prześladowania Nerona w Rzymie. Lata 70. zburzenie Jerozolimy. Jeszcze wcześniej prześladowania wielkie, srogie prześladowania w Jerozolimie, w Judei. Zobaczcie, jak Kościół był smagany, dręczony na tym świecie. Ale widzimy, jak w tym samym momencie Kościół, wydawałoby się nawet nieracjonalnie, ale żyje czymś, co przecież dotyczyć miało pokoleń daleko, daleko naprzód. Ale jakby pomimo wszystko, wbrew, chciałoby się powiedzieć, nadziei, wyznawali nadzieję, że Pan przyjdzie i może ich zabrać w tym momencie czasu trudu, ucisku, znoju, prześladowań. Bracia i siostry, żyjemy dzisiaj w trudnych czasach. Nie musimy naprawdę się dzisiaj tutaj gimnastykować, aby sobie udowadniać to. Trudne to czasy, kościoły cierpią. Bolejemy nad tym, że panuje zaraza, ludzie odchodzą z tej ziemi z powodu tego, co się dzieje. Nie wiemy do końca, co jest prawdą, co nie. Jest zamieszanie w dzisiejszym świecie. Chciałbym nas pobudzić do tego, abyśmy tak ochoczo, radośnie znaleźli odpocznienie w tej wspaniałej obietnicy, że któregoś dnia Pan po prostu nas zabierze z tej ziemi. W okamgnieniu, a więc nie jesteśmy w stanie nawet pomyśleć o tym, w okamgnieniu, to jest ta szybkość odbijania się światła od oka. To jest ta szybkość, ta prędkość, w okamgnieniu, w jednej chwili. Nagle jesteśmy w innej rzeczywistości, przemienieni, inni, uzbrojeni w jakiś dziwny kostium, niebiański kostium, niebiańskie ciało. I tak już zawsze będziemy z Panem. Nadchodzi moment, kochani, nadchodzi chwila, kiedy wszystko, co do tej pory widzieliśmy i wszystko, co do tej pory znamy, przestanie mieć wartość, a wszystko, na co będziemy patrzeć, słyszeć, odczuwać, doświadczać, będzie czymś zupełnie nowym, nieznanym do tej pory dla nas. Pewne rzeczy zobaczymy pierwszy raz,
A wobec rzeczy, które usłyszymy, wydawać się nam będzie, jakbyśmy przez całe życie byli głusi. Dopiero tam naprawdę usłyszymy, naprawdę zobaczymy, co nie wstąpiło do ludzkiego rozumu, co przecież, czego ucho nie słyszało, oko nie widziało. To są piękne obietnice, to tego, co przygotował Pan tym, którzy Go miłują. Mam nadzieję, kochani, że rozmiłujemy się również i dzisiaj w tym pięknym wydarzeniu, na które czekamy z wielką ochotą. Pocieszajmy się tymi słowy. Pocieszajmy się tymi słowy w tym trudnym, trudnym czasie. Zresztą, jakbyśmy tak prześledzili, bo mocno się skupiłem na tym fragmencie, kiedy pastor przeczytał psalm 91 na początku, to jakże wspaniała jest ta końcówka tego psalmu. Tak, ona mnie też tak przenosiła do tego tematu, do tej myśli, jakby odbiegałem już od tego życia tu na ziemi i w tej treści psalmu 91 zauważam ten niezwykły ratunek i wybawienie, które Bóg zgotował nam, ale już też w wieczności, do której zmierzamy. Niech nas wszystkich Pan Bóg błogosławi i niech te myśli w nas jedynie się umacniają, rozpalają, napędzają nas do jeszcze większej wiary i oczekiwania na naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.